mogę podziękować wszystkim tym, którzy w tych ostatnich dniach od momentu desygnowania mnie przez prezydenta na premiera, na człowieka, który ma misję utworzenia rządu, przysłali mi życzenia, wyrazy serdeczności, a także wyrazy współczucia. Pierwszy rząd Nowej Polski powstał w warunkach, w których każdy inny rząd na świecie od razu by upadł. Długo pani stała dzisiaj po chlebie? Bo ja wiem dobrą godzinę, chyba półtorej. Ja byłem dzisiaj, nic nie kupiłem, proszę pana. 15 tysięcy wydałem, mam 40 tysięcy emerytury. Widzę, że mam coraz mniej pieniędzy i coraz trudniej żyć. Bałagan się robi coraz większy. Myślę, że zahamowanie inflacji byłoby najważniejsze. Czy pana nie przeraża to, że pan już w ogóle teraz nie będzie miał czasu wolnego? Ha, przeraża mnie, dużo rzeczy mnie przeraża. I właśnie dlatego tutaj przyjechałem, żeby tak trochę się skupić przed tym, co mnie czeka. My żądamy kwoty 80 tysięcy w elementach stałych. 80 tysięcy, które żądamy, to nie jest wygórowana stawka. Po prostu żądamy 70 tysięcy do zasadniczego uposażenia. Przede wszystkim chciałbym prosić ludzi, którzy czy to strajkują, czy mieliby zamiar strajkować, ażeby umożliwić temu rządowi uformowanie się, rozpoczęcie działalności. Ludzie z nowej ekipy rządowej w ciągu ostatnich 10 lat stawali na czele społecznych protestów. Teraz w ciągu 10 dni mieli stanąć przeciwko nim. Chcemy żyć w kraju o zdrowej gospodarce, gdzie opłaca się pracować i oszczędzać, a zaspokojanie podstawowych potrzeb materialnych nie jest związane z udręką i upokorzeniem. Żebym ja nie stała tyle godzin tutaj, nawet z dzieckiem w kolejce. Chcemy Polski otwartej na Europę i świat. Polski, która bez kompleksu niższości daje wkład w tworzenie materialnych i kulturalnych dóbr. Pragniemy godnie żyć w suwerennym, demokratycznym i praworządnym państwie, które wszyscy, bez względu na światopogląd, ideowe i polityczne zróżnicowanie, mogliby uważać za państwo własne. My okupantami nigdy nie byli. Polski, w której obywatele będą się czuć w innych krajach Europy i świata mile widzianymi gośćmi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami. Trudna sytuacja panuje również w rolnictwie i całej gospodarce żywnościowej. Panie marszałku, proszę o przerwę. Proszę bardzo. Poproszę o 15-minutową przerwę. Wyjątkowość chwili zaparła dech nie tylko premierowi. Obrady Sejmu toczyły się jak w dobrze wyreżyserowanym thrillerze. 50 lat czekano w Polsce na taką chwilę. A kiedy już miały paść te najważniejsze słowa, doszło jeszcze 20 minut niepewności. Wznawiamy obrady. Bardzo przepraszam, Wysoka Izbę. To jest rezultat paru tygodni zbyt intensywnej pracy. Doszedłem do takiego stanu jak polska gospodarka, ale wyszedłem z niego. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że gospodarka też wyjdzie.
Nikt w Polsce nie wiedział, jak tworzy się prawdziwy rząd, bo od 50 lat nikt tego nie robił. Powierzono mi urząd biedy i niedostatku na wsi. Głęboko wierzą w to, że się nam uda przeprowadzić wszystko to, cośmy zamierzyli, zrealizować nową politykę kulturalną. Wiara jest w tej chwili właściwie jedynym atutem. Musimy iść do przodu przez tą biedę. Tak iść, aby nie pogarszało się tym, którym się pogorszyć nie może. Nowy gabinet wywodził się z opozycyjnego podziemia i nawiązywał do naszych najlepszych tradycji spiskowych. Obradował głównie nocą. Lepiej było nie budzić licha kryjącego się w odziedziczonych po starej władzy salach i korytarzach. Chcę kupić pralkę, która kosztuje 1 800 000. Kupując na raty, ile za nią zapłacę? 2 200 000 ogółem. 30% wartości towaru pani wpłaca u nas gotówko. Pozostałość jest podzielona na te 10 lub 5 rat. To drogo wychodzi. Chyba tak. Chyba raczej za gotówkę, bo to jest niepewny interes. Jeśli na początku wydawało się, że sytuacja gorsza być już nie może, to wkrótce gwałtownie zaczęła się pogarszać. Jeszcze wczoraj bochenek chleba kosztował w Krakowie tyle, ile dziś jego połówka. Pieczywo podrożało i to znacznie. No ludzie, z nocy na jeden, dzień na drugi 100% podwyższy coś, to jest absurd. To się nie mieści w pale. Dlatego mnie to wścieka. Ja tak samo jestem wściekły jak ci ludzie. A jeszcze jak mnie się dopisuje to i premierowi, no to premierowi to jeszcze słusznie, ale dlaczego mnie? No rozrabiane tak zostało przez tyle lat, że w tej chwili, żeby to wyprostować, to trzeba po prostu kupę cierpliwości. Czy darzy pan sympatię o ten rząd, czy raczej? Owszem, darzę, ale na razie to jest źle. Co dzień ceny rosną. Co dzień inna cena. Proszę państwa, chciałem powiedzieć na początek, że cieszę się z możliwości tego spotkania, które traktuję zarazem jako możliwość zwrócenia się do tych wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają i oglądają, po to, żeby podzielić się z nimi myślami i propozycjami na temat rządowego programu gospodarczego. Po pierwsze, wyjście z hiperinflacji. Z takich inflacji, jaka obecnie, nie można wyjść wolno, więc musimy wyjść szybko. Drugim wielkim celem, powiązanym z tym pierwszym, jest dokonanie szybkiej zmiany systemu gospodarczego na system rynkowy, oparty na wypróbowanych z dobrym skutkiem formach własności. Politycznie rzecz biorąc, było to jedno wielkie urwanie głowy. Do sukcesów zaliczyłbym działalność związaną z polityką zagraniczną. Jest cudownie, no bo coś się, że tak powiem, dzieje z nami do przodu. Trzymajmy się, módlmy się i wierzmy, że naprawdę będzie wspaniale. Brydżyści ostatnio odnoszą sukcesy w Mistrzostwach Europy i Świata, a dzisiaj miła informacja z Wenecji, gdzie w festiwalu brydżowym Piotr Bizon i Marek Blat zajęli pierwsze miejsce. A Miss World 1989 is Miss Poland. Niektóre wysiłki zostały zaraz ukoronowane. Pierwsza najpiękniejsza Polka, która dostała koronę Miss Świata, nieco tylko wyprzedziła orła, któremu wkrótce zwrócono jego własną koronę. Zmiana godła i nazwy państwa nie nastąpiła jednak na razie na banknotach. Pieniądze też wtedy miały wartość głównie symboliczną. Do Krapkowic na Opolszczyźnie sprowadziła nas wiadomość, że rolnicy za sprzedane mleko nie dostają pieniędzy, lecz masło. Dostałam teraz w ten piątek 4 kila masła. My są dwa ludzie, my tego nie zjemy. Dostałam 50 kila masła, jestem jedyną osobą w domu i co mam robić z tym masłem? Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego. Premier Mazowiecki użył słynnego sformułowania, że przeszłość trzeba oddzielić grubą linią. Tę grubą linię przekręcano i wykorzystywano przeciwko niemu, ale dopiero po pewnym czasie. Chwilowo w panującej sytuacji, kiedy ze wszystkim było tak cienko, ludzie bardzo chcieli, żeby cokolwiek było grube i tłuste, choćby i gruba linia.
Dzień dobry panu. Słucham, czym można służyć. Pokazywałem sam, jak ja widzę moją wizję sklepu, moją wizję kultury obsługi. Nikt się nie spodziewał, że w III Rzeczpospolitej premierów będzie aż tylu. Wszyscy myśleli, że premier to jest ktoś jedyny, wyjątkowy i z natury pierwszy. Bo taki właśnie był Mazowiecki. Mówiliśmy, nie ma wolności bez solidarności. A teraz przychodzi nam wziąć odpowiedzialność za państwo i musimy się z tego dobrze wywiązać.